Witam wszystkich z tej strony Hintmon i witam was już na 16 odcinku z serii Metra Exodus. Ostatnio zakończyliśmy na tym, że poszliśmy do tej jaskini, co było z tymi pająkami. Tam mieliśmy do tej anteny razem pójść. Coś się obawiam, że zaraz coś ze mnie tu zeżre. Czemu to nie działało? Jeszcze lepiej, dwa. Dalej, 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 dalej. No gin. To było tym. Boże, jak ja nie lubię tych pająków. Gin, 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 gin. A przynajmniej teraz będę mógł używać nareszcie tego światła po coś więcej. Tu chyba nic nie ma, nie? Tu nic nie ma, nie ma. Filtr. Nie! To miał być filtr. Tym. Pytanie, co ja mam tutaj zrobić? Żeby mi się filtry czasem nie skończyły. Tam latarką muszę zostać. Jak ja lubię takie miejsca. Przypomina mi się poprzednie gry z serii Metra. Taka biblioteka tam była. To mi trochę to przypomina. O, jest jakaś książka, można zobaczyć. Ten, co chciał przeczytać, już przeczytał. Oprócz mnie. Ale okej. Mówię, może sobie kiedyś jeszcze przejdę, tak normalnie. Będę mógł poczytać to. O, tu jest jakaś paczka w ogóle. Znaczy skrzynka. Dobrze zauważyłem. Zawsze coś w niej jest, więc spoko. Znaczy zawsze coś jest. Miło, że można spalać te pajęczyny. Tu już chyba nic nie ma, to idziemy dalej. Chyba, że krążymy w kółko aktualnie. No i no. Tutaj. Coś mi się wydaje, że trzeba było wejść. Zaraz zamienię ten filtr. O, światło. Okej. Okay.
Spoko. Słyszę, Artyom. Słyszałem. Tu było zamknięte wtedy. W sumie mogę naładować już sobie tą latarkę w sumie. Po prostu naładować muszę ją. Widziałem, że trochę gorzej już chodzi. No i spoko. Oprócz, że filtr mi się kończy. A no właśnie, filtry muszę zrobić. X. Szybko! Już latywałem, mi się wydawało. Drży mocno pad. Co z tego leci? Mam nadzieję, że zaraz znajdę jakieś miejsce, w którym jest normalne powietrze. Miło by było. Bo tu nic nie ma. Na szczęście mam trochę tych materiałów, więc filtry mogę porobić, ale... Wolałbym je nie tracić. Ich nie tracić. Szybko otwieraj. Wow. Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Co sam widzi, to działa. Więc nie powinienem się udusić, teoretycznie. Niby coś tu jest. Miałem znaleźć tamte zdjęcie, pamiętam. Jej matki. Okej. Zasypane tu jest wszystko, no w sumie. Jakbym nie widział. Ale mocno zasypane dosyć było. Boże, to brzmiało jak jakaś kasa otwierająca się. Fiskalna. To już wszystko tutaj zobaczyłem, mi się wydaje. No to idźmy dalej. Młot i sierp. Dobra, tutaj nie ma gdzie iść, no to idźmy tu. Ale mocno mi to przypomina bibliotekę z metra. Z tych zeszłych części. O, nie ma światła, no kurde. No praktycznie nie ma światła. A ten gdzie?
Gdzie ten poszedł? Co to się wali? Mocno trzęsie się plady. Te muszę zbierać oczywiście, żeby mieć w razie czego na filtry. Twoja amunicja jest bardzo się nie przydaje aktualnie w tym miejscu, ale filtry już tak. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie tego. Artyom, związ się rwiąca, to jest слишком głęboko. No, jest jedna idea. Jaki masz pomysł? No jak, Artyom? Tak, po krajnej mierze ciebie będzie słyszno. Okej. No widziałem już wejście. Czyli tam było to dowodzenie, jo? No to wchodzimy. O, safe jakiś. A spoko, że nadal te wentylacja działa. Ta wentylacja. Tam zaraz pójdziemy, tutaj jeszcze zobaczymy wszystko. I tak pewnie tutaj będzie trzeba pójść. Czy to jest oddzielne pomieszczenie? Czy tutaj będzie trzeba iść? O, to jest ona? To jest jej zdjęcie, oto. Ale co ciekawe, chciałem dopowiedzieć, że ona wygląda jako jeszcze osoba, jako kobieta, bo większość to są po prostu same szkielety. Znaczy zachowały się same szkielety. Ale to zdjęcie już dla niej mamy. Czyli dobrze, tutaj przyszedłem. Podładuję tą latarkę. Widziałem, że coraz gorzej chodziła. O. Teraz jest idealna jasność. O, było coś? Książka. Notatka. No i osoby, które mogły, to sobie zatrzymały. Wolę zrobić to jak najszybciej. A żeby zostawić, mam te 4-5 sekund, żeby nie trzeba było wracać, jeśli ktoś to czyta. Jeśli ktoś to ogląda, zacznijmy od tego. A spoko, że mogę je dobić. Miło wiedzieć. Że da się je dobić, jeśli już tak leżą. Fak, jak ja ich nie lubię. Czy coś tu jest, pytanie?
Nie, chyba tu już nic nie ma. Znaczy żadnych itemów. Wiem, że w jednych potworach tam się dało wpaść do takiej dziury, że w podłodze były. Wtedy umierały się od razu po wpadnięciu w zeszłych częściach. To nie były chyba pojęć, to było coś innego wtedy atakowało. Nie pamiętam co to było dokładnie. I co tu mam zrobić? A, dobra. Taki system wentylacji. Poczekajcie chwilę, bo wyskoczyło mi awans premium. Fuck. Wolę jednak mieć zapaloną ten, zapalniczkę. Lepiej to wygląda. Plus palę tą pajęczynę. Spalam. Coś czuję, że zaraz od tyłu mnie rypnie. No ej no. Do końca. Mógłbym strzelić, ale nie chcę tracić amunicji. W zamian mogę sobie na przykład kupić filtry. Za to co bym stracił tutaj amunicję. Żeby już na później te filtry. Trochę labirynt taki. Kurde no. Muszę ten wziąć. Góra, jo. No umieraj. Muszę czasem używać tej amunicji. Jak ja mam walczyć tyle z nimi, to szkoda gadać. Akurat na tą amunicję dużo się nie traci, więc spoko. Tam będę musiał gdzieś przejść, o. Spoko, że jak świecę na nich, to nadal to na nich działa. To chyba nie był pająk. No mów. Skoro zapuścimy awaryjną systemę, a im to должно хватить. Jeśli już znalazł kartę, żdi. Tu jest to, co wtedy byłem. To zaraz tam pójdę. A tu są te mapy, jo. Jak będzie do zebrania mapa, to na początku pójdę tam jednak. Zobacz, co tam będzie. Co to jest? Będą żyli? Myślałem, że po napiciu tego się coś stanie. Czy te śmiechy były takie? No to dalej jeszcze. Od 2013 roku miałem mapy. Ale może coś jeszcze będzie jeszcze. Samolot.
2013 to tu będzie. W sumie miałem na początku poczekać jednak. Tu będzie pewnie. O, nie ma. O, to jest cięższe. Coś jest. No okej, mamy tą mapę już. Kompletna mapa. Osiągnięcie. No to lecimy dalej w takim wypadku, tam gdzie chciałem iść, czyli tu. Już mam wracać, nie? To zobaczymy jeszcze tutaj. To jest chyba jakaś młoda osoba. Czym tak wygląda? Posłuchajmy jeszcze. Okej. Okay. I masz tutaj kolejną notatkę do przeczytania. Dobra, od tamtych się już chyba nic nie da zdobyć. Tak mi się wydaje. O, będzie mówić coś. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Światło. Znaczy być będzie, ale nie aż takim, mam nadzieję. Dobra. Dwóch już nie ma pająków. Czy to tak można nazwać? A, dobra. Nie to. Oczywiście wolę tutaj mieć jak najlepsze światło. A no ja, dobra. Filtrów mam trochę mało, ale założę już. Trochę ich dużo tutaj.
Kurde, no. O. Артём, давай быстрее. Горючка в генераторе на исходе, а без света мы с Гюрки долго не продержимся. No, szybko, szybko, jestem. Czuję, że będzie pełno ich tutaj wchodzić na tą windę. Albo coś się tutaj stanie jeszcze. No odpalaj te światło, odpalaj. A tutaj wyszedłem właśnie, zastanawiam się, czy tutaj można wejść, czy nie. Moi strzelają. Wiedz, jak najszybciej trzeba było, a nie. Szybko, szybko. O. No właśnie, bo to bym mogłem używać. Tak, że stało zapiszcie pułkownika na bazę. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут на печали. Спока. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. И дай ей. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принёс. Окей. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушёл, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мёртвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Окей. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Спока. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаешь, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Послушаем их. Это сам. Сами в рабство пошли? Сам, сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился? Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для барон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет, тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артём, удачи пожелать. Окей. Беги, пожалуй, Артём, позже поговорим. Давай, Артём, хорошей дороги. До свидания, Артём. До свидания. Tu gdzieś miałem jechać. O, Ania będzie? Anna, to Anna. Jezu, Jezu. Ja jadę z portem. Leżę na
пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Ну ты ячме. Всем лучше, барон говорит. Так, братва, перетер я по радио с пацановым контролером поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Сколько? Короче, охранник настоящий. Кто вем же есть полковником? И приходил он сюда не просто так, а по важному заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. Фонтом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Вы без хомоки с вас не вы. Давно так держался. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен верховное командование okay. Щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лодки пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Ты слабо уже не пустишь. Вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Добро, дайте мне выйти. Всем отбой, барон сказал. Окей. Okay. Ты размовый? No właśnie, mogę ściągnąć filtr. Znaczy maskę. I te rozmowy barona przypominają mi trochę tego. Ze Spidermana, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa, tylko dziennikarza. Aktualnie. No to jedźmy trochę dalej już. Muszę prosto jechać, czy tam na dół? Chyba prosto. No prosto. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, mogę wyjść tutaj? One się już niestety światła nie boją. One za to kuli się boją. Czy coś tu jest? Pytanie. Tylko chyba to. Zawsze coś, ale ty amunicji chyba nie używam, sobie skojarzę. Przy tamtym dopiero się zatrzymam teraz. Pali się nadal. A, tutaj ona jest, jo, Anna. Dobra, jestem. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. Даже видя. В общем, что я тут разведала? На слухам. Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. На видя. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран.
Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Jak za dużo nie widać nawet w tym. Ja będę dalej śledzić za wyżkami, a ty решaj, co делать дальше. Spoko. Jakże chce smyć z siebie piesok. Bystrzej by ubrać się z tej pustyni. Jeśli zabierasz się w port, na krzyży jak raz kanatka w tą stronę. Spoko. Jakoś się tutaj urządziła. Dobra. Uważaj, będę na siebie. To lećmy. Każdy będzie jakaś misja, w której będę tak lecieć i będę musiał strzelać do innych. Jestem ciekaw. Zając. Chyba. Czemu on tak wolno chodzi, a potem zapierdzielał prędkością światła? Dobra, tędy nie przejdę. To jest ten potwór. To też jest potwór. Tylko ten jest żywy. Tutaj pójdę. Albo nie. Ta skrzynka się otworzy, ja? Dobra. Czy się opłacało schodzić, to ja nie wiem, po to tylko. No really, nie mogę wyjść. O luju. To gdzie ja miałem teraz iść? Tutaj chyba. Coś mi się zdaje. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba jo. Ten wyskok. Przypomniały mi się tamto, jak ten sum wielki był. Ostrożnie tam. Ten snajper, pochodzi, nieploch. Jaki snajper? Ale dobra, z tym snajperem sobie już powalczymy na następnym odcinku, a na tym to już by było na tyle. Dzięki za oglądanie już 16 odcinka, sorry, z gry Metro Exodus. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Odcinek trwa 40 minut, więc nie za długo, nie za krótko, żeby skończyć tą grę kiedyś. Więc zobaczymy na następnym odcinku lub live, oczywiście na Twitchu. Niedługo będą nawet live z tego, jak to się nazywa? Crash Team Racing Nitro Fueled, o którym mówiłem na odcinku również z WNW. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.